Piotr, właśnie skończyliśmy kurs zaawansowanych technik w ginekologii plastycznej, estetycznej, gdzie robiliśmy liposukcję, abdominoplastyki, plastyki warcelowych mniejszych, waginoplastyki, plastykę pępka, wszystko w znieczulniu miejscowym. Transfery tłuszczu. Transfery tłuszczu. Jakie jest Twoje wrażenie? Moje wrażenie jest takie, że wprowadzamy nową wartość do ginekologii plastycznej, bo nie tylko koncentrujemy się na sromie i na obszarze typowym dla ginekologów, ale wprowadzamy do ginekologii plastycznej, na salony ginekologiczne, abdominoplastykę i liposukcję w znieczuleniu miejscowym. To jest coś nowego na rynku polskim absolutnym. Ale to nie jest tak, że my to robimy sami z siebie. My się tego uczyliśmy w Stanach Zjednoczonych, mamy w tym wprawę. I chciałbym podkreślić, że w jakimś sensie wracamy do historii, ponieważ liposukcję wprowadzili do chirurgii, można powiedzieć, ginekolodzy. Bracia, przepraszam, ojciec i syn, Arpad i Giorgio Fischer, ginekolodzy amerykańscy pracujący w Rzymie, i do nich przyjeżdżali chirurdzy z całego świata uczyć się liposukcji. Także my chcemy się do tego nurtu włączyć, się właśnie włączyliśmy. Mam wrażenie i takie przynajmniej przeświadczenie o tym, że wprowadzamy we dwóch, jako Kolczewski i Kuźnik, jako KSW Academy, wprowadzamy nowy nurt w ginekologii jako takiej, w ginekologii plastycznej i w trendzie, powiem po angielsku, mommy makeover, czyli po porodzie możemy zmienić nie tylko szerokość pochwy albo kształt sromu, ale właśnie kształt całego ciała. Bo mam wrażenie, że właśnie dzięki takiemu postępowaniu my możemy kobietę zmienić w zasadzie prawie że w całości. Okej, tak daleko bym nie szedł, bo jednak nie zajmujemy się twarzą i bardzo dobrze. Natomiast zwróć uwagę na jedną rzecz. Ta pierwsza pani, pacjentka, pani Katarzyna, ona była dziewczyną szczupłą, po dwóch cesarskich cięciach, z takim charakterystycznym nawisem skóry brzucha, którego nie mogła się pozbyć w wyniku diety czy treningu, ona jest bardzo wysportowana. I w zasadzie mini abdominoplastyka i liposukcja tego obszaru była jedynym rozwiązaniem, zresztą bardzo skutecznym. Pani nam wysłała zdjęcie, dzisiaj rano otrzymałem to zdjęcie, jest zachwycona. Miejmy nadzieję, że rana zagoi się dobrze i to jest moim zdaniem kierunek bardzo fajny. Troszeczkę ten tort z chirurgii plastycznej obcinamy na naszą korzyść i jestem przekonany, że to jest dobry kierunek. Tak, pamiętasz tą kolejną pacjentkę, która w wyniku kilku ciąż, bo ona urodziła czwórkę dzieci, raz siłami natury, a potem miała trzy razy cięcia cesarskie, miała całkowicie płaski pępek, w ogóle go nie miała de facto i myśmy go odtworzyli. I to było ciekawe. Nomen omen, ona też była po nieudanej waginoplastyce i po w zasadzie braku korekty krocza i tak, mięśni krocze było, niskie, było bardzo niskie i myśmy otworzyli to krocze i cały kształt sromu, a oprócz tego jeszcze stworzyliśmy coś nowego na jej brzuchu. To, co było niesamowite, to było to, że ta pacjentka była po plastyce przepuklinie pępkowej, nieudanej. My tą plastykę wykonaliśmy ponownie i otworzyliśmy pępek nie klasyczną techniką. No bo w trakcie zaczęliśmy kombinować, bo już widzieliśmy, że ta typowa technika takich dwóch obrączek nam nie wyjdzie, nie będzie efektu i można powiedzieć, że stworzyliśmy nową technikę, ja tej techniki nie widziałem nigdy, z kapitalnym efektem. No tak, a wspomnij pacjentkę, która jest bardzo ciekawą pacjentką, ponieważ to jest pacjentka po zmianie płci, która miała nieładny kształt wag sromowych większych i dzięki transferowi tłuszczu, który pobraliśmy z wewnętrznej strony wód, po odpowiednim jego preparacji, także przygotowaniu komórek macierzystych, żeby one przeżyły, przeszczepiliśmy je do warg większych i stworzyliśmy je po prostu ładne wargi większe. I to... Tak. Jest to... Myślę, że samo szkolenie
było wyjątkowe przez przypadki, przez prowadzenie pewnej plastyki i liposukcji, to jest level up. Myślę, że nikt w Polsce, jestem przekonany, że nie myślę, nie wykonuje, nie przeprowadza tego rodzaju szkoleń. Jesteśmy w tym względzie pioniorami i to jest kierunek, który będziemy kontynuować w kolejnych latach. I myślę, że będziemy tymi, którzy wprowadzą do ginekologii i do ginekologii plastycznej liposukcję i abdominoplastykę. Przecież my jako ginekolodzy wykonujemy laparotomię, znamy doskonale anatomię pobok brzusznych i dlaczego nie możemy robić zabiegów w tym zakresie. Pacjentki nasze poporodowe mają, że tak powiem, zapotrzebowania na ten rodzaj chirurgii. Tak. Więc sumaryzując wszystko, uważam, że możemy wszystkich zaprosić na szkolenia w ramach KSW Academy na naszej stronie www.ksw.academy.eu. Jest harmonogram i właśnie szkolenia nie tylko z podstawowych, oczywiście takie też robimy, czyli podstawowa ginekologia plastyczna, estetyczna, wszelkiego rodzaju procedury małoinwazyjne, ale także ten level up, o którym powiedziałeś, czyli coś, co możemy zrobić więcej, do czego jesteśmy przypisani jako ginekolodzy, czyli właśnie abdominoplastyka, liposukcja, transfer tłuszczu, wszelkiego rodzaju korekcje, do których kobiety mają prawo, których mają prawo żądać i wymagać, bo no, przez ciążę po prostu dochodzi do pewnych defektów ciała, ale możemy to naprawić. Oczywiście. To moje podsumowanie. Jedyny, niepowtarzalny, najlepszy kurs ginekologii plastycznej obejmujący zakres nie tylko ginekologiczny, ale również powłoki brzuszne, liposukcje, abdominoplastyki. Zapraszamy wszystkich. Do zobaczenia na Saskiej Kępie w Saska.net. Do zobaczenia. Do zobaczenia.